Uwaga! Niniejszy film może zawierać treści wulgarne, sprośne lub przez niektórych ludzi uważane za nieprzyzwoite. Jeśli masz słabe uszy lub nie masz ukończonego 18 roku życia, to zaprzestań oglądania dalszej części filmu. Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z powrotem w Let's Play lecimy. Tym razem zaczynamy oczywiście, jak widzicie, Prince of Persia, Dusze Wojownika. Drugą część po polsku z napisami niestety, ale napisy są, więc nie będzie tak źle. Po dłuższej przerwie wróciłem z powrotem, bo wcześniej robiliśmy jakieś tam glitche, triki i w ogóle nie było za bardzo czasu, ale teraz z powrotem zaczynamy Let's Play, więc Let's Play, czas zacząć. Nową grę, poziom oczywiście normalny i lecimy. Zobaczymy, jakie przeciwności będzie miał książę Persji. Close to the wind. Thank you.
kill him. Okej. W takim razie zauważyliśmy pewnie jakiegoś bossa. Swoją drogą fajna dupa była. Dobra, kto jeszcze? Dawać mi ich. Ło, spokojnie, stary. No, bierz to. Okej. O, to chodzi. Wow, jeszcze. Dobra. Trochę życia straciliśmy, ale myślę, że woda zaraz będzie jakaś do leczenia i o wielku mowa. Yeah, muzyka. Przy takiej muzie od razu się lepiej gra. Zdecydowanie. Jeb. I teraz. Nie trać głowy, stary. Ale nie mogę się napić. Pełne życie mam, dobra. Ale statek nas jedną. No i ładnie. Yep. You will never reach our shores alive. For your sake, you better hope I don't. Taka ładna jesteś, a musisz kurwa zginąć. Pizdo. You call yourself a... Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Nie damy jej uciec. Okej. You bitch! No, uda się bez straty życia? Ciekaw jestem. Aj, wykrakałem, kurde. I od razu straciłem życie. Jebana szmata. No gin w końcu. Nóż. Menda. Nie. Jeszcze kurde przegram zaraz ją. To będzie dopiero baj. No. Padaj. Noż... Co za dziwka?
aren't worth my time. Nie w tą stronę. Nie. No jeszcze ze dwa razy, no. Ja pierdzielę. Nie muszę przegrać. Jest! Kurde. Całe życie mi rozjebała, nie? A to menda. Themselves to reverse time, making it as if the hourglass was never opened. The beast, the Dahaka, is the guardian of the timeline. You were supposed to die, so it will catch you and see to it that you meet your fate. It is better to try than to wait here for death. Madness, even if you manage to reach the island. You'll still have to face the Empress of Time. I will travel back in time and prevent the sands from ever being made. If there are no sands, the Dahaka will have no quarrel with me. Go then, my prince. But know this. Your journey will not end well. You cannot change your fate. Okej. Dowiedzieliśmy się w takim razie paru spraw. Skąd się wzięła klepsydra. I oczywiście kim była ta bestia, która na samym początku tej gry, przed którą uciekaliśmy. Ha. Zawsze to coś. Dobra, to ciśniemy dalej w takim razie. Z patykiem w dłoni idziemy zmieniać swoje przeznaczenie. Uwielbiam z patykiem walczyć. Normalnie to jest najlepsza broń i jeszcze spadłem, nie? To jest świetne. Do góry. Kruki mnie gonią. Ale nie poddajemy się. Nie. No co ja robię? Ale siara, kurde, nie mogę przeskoczyć. Dam radę. O proszę, jest zapis. To zapiszemy sobie przy okazji tą grę. Rozwalimy te kruki, bo będą nas wkurwiali trochę. Pyk. Zapisana. Dobra, nie, mieliśmy rozwalić ich. Je, znaczy.
Ile jeszcze ich zostało? Ja mam jeszcze dużo. Jeszcze jeden? No. Tak się wydarł. No nie, następne kruki tutaj są. Hop. Jeden. Myślałem, że spadnę. Aha, teraz na drugą stronę. Okej, okay. I na dół. Jak na razie nie ma kroków. O, bieganie po ścianie będzie. I oczywiście skakanie po tych palach, po tych wspornikach, że tak powiem. To jest motyw przewodni każdego Prince of Persia. O, przy okazji skrzynię otworzyliśmy. Jest okej. Stop the intruder! Jak? Stop the intruder? Kurde, jeszcze nie weszłem wtedy. Nie wiem, czy z nimi w ogóle się opłaca walczyć, bo apatykiem to... Ciężko będzie ich rozwalić, ale się udało. A, no, bo zna. Broń. Okej. Teraz gdzie? Tutaj. Dobra, damy radę. Dobra. Jakoś powiem wam szczerze, że te pierwsze właśnie części Prince of Persia mi się najbardziej podobały. Pierwsze w sensie Piaski Czasu, ta dusza wojownika, no i... I Dwa Trony się nazywały? Coś takiego. Te trzy części były najlepsze. No i w tych trzech częściach jest zawarta cała fabuła księcia Persji. Okej, okay, następny przerywnik. Ale wyjebał jej. Ma to swoje. Jest! Zdobywasz pajęczy miecz. Ten antyczny miecz jest powszechny na tej wyspie. Używaj go do trzyciosowej kombinacji. Naciśnij mysz, aby wykonać kombinację. Dobra. Zapamiętam. Mysz. To jest coś takiego. Mam was. Okej. Widać, otworzyli nam drzwi. Dobra. Dobra, doszliśmy w takim razie do zapisu i myślę, że na pierwszy odcinek to będzie w sam raz akurat.
Zobaczymy w następnym odcinku, jak się sprawy potoczą. Czy dojdziemy z powrotem do tej typiary z samego początku. Może ją dorwiemy, może pokonamy, rozjebiemy jej głowę i tak dalej. I zobaczymy to wszystko w następnym odcinku. A tym samym, jeśli odcinek się spodobał, oczywiście łapka w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Komentujcie, lajkujcie i oglądajcie przede wszystkim. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!